O tym, jak ważną rolę w historii Bydgoszczy odegrała woda, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Gościliśmy nad kanałem, dziś pora na brdę. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam na wspólne odkrywanie Bydgoszczy. Wielką dumą Bydgoszczan jest Wyspa Młyńska. Nic w tym dziwnego, ponieważ to czarujące miejsce. Jest jednak i inna wyspa, która powinna budzić zainteresowanie, a nawet dumę miejscowych. To wyspa na zimnych wodach. Jeszcze do końca XIX wieku nie było tutaj żadnej wyspy, a malowniczy meander rzeki. Kiedy przyjrzeć się brdzie z lotu ptaka, widać, że lubi ona meandrować. Ma to niezrównane walory krajobrazowe, ale też poważne konsekwencje biznesowe. Przez wymyślny zakręt rzeki spław drewna był poważnie utrudniony. Właśnie dlatego w roku 1897, zresztą po kilkunastu latach perypetii, Urząd Budownictwa Wodnego, korzystając z rządowych pieniędzy, wyprostował rzekę, budując kanał, który od tej pory stał się jej regularnym korytem. Dawny meander opływa teren od północy, stąd mamy okazję stąpać po wyspie. Wyspa natomiast jest sypialnią dla krukowatych z całego miasta. Spróbujmy więc zabrać się stąd bezszelestnie, aby nie obudzić żadnej wrony, która próbuje odespać zawaloną nockę. Przełom XIX i XX wieku to nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale też okres wielkiej rozbudowy miasta. To właśnie wtedy powstała większość kamienic, których forma i styl do dzisiaj przesądzają o klimacie i obliczu Bydgoszczy. Działało wtedy wielu wybitnych architektów i budowniczych, w tym m.in. pan Józef Święcicki. A dom, który właśnie mijamy, to ostatnia spośród jego znanych realizacji. Postać Święcickiego została w ostatnich latach solidnie przypomniana. Można więc mieć wrażenie, że większość Bydgoszczan przynajmniej słyszała to nazwisko. Chyba najbardziej znanym dziełem Święcickiego jest Hotel pod Orłem. Jest zresztą przypuszczenie, że jedną z dekoracyjnych główek na elewacji obdarzył on swoją fizjonomią. Stąd podobizna budowniczego spogląda na wszystkich, którzy podziwiają jego dzieło. Święcicki należy w gruncie rzeczy do tych nielicznych postaci, które odcisnęły na mieście niezatarte piętno. Można nawet powiedzieć, że współcześni Bydgoszczanie, myśląc o swoim mieście, myślą nie jako Święcickim. W całej swojej karierze budowniczy zrealizował przeszło 60 kamienic, z czego tylko przy Gdańskiej około 20. To jedna z nich. Można zaryzykować stwierdzenie, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby pewien szewc nie zapił się na śmierć. Mowa o ojcu Józefa. Pan Franciszek Święcicki, wspomniany już szewc, poślubił panią Michalinę Wojtalewicz, z którą doczekał się ośmiorga dzieci. Siódmym z kolei był nasz budowniczy. Gdzieś w początkach lat 60., kiedy mały Józef miał 3, może 4 lata, jego rodzice rozeszli się. Samotna matka zamieszkała z dziećmi przy ulicy Pomorskiej. A krótko potem ojciec Józefa popadł w stan deliryczny i definitywnie opuścił ten świat. Jednak już w roku 1866 wdowa po szewcu poznała zamożnego mistrza murarskiego Antona Hoffmana. I to właśnie przykład i kierownictwo ojczyma poprowadziły Józefa w kierunku kariery budowniczego. To kolejne dzieło Święcickiego, tym razem jego dom własny. Tu, przy ulicy Cieszkowskiego, stoją kamienice będące dziełem nie tylko Święcickiego, ale też znanego nam już Karola Meyera, Karola Bergnera, Rudolfa Kerna czy Fritza Weidnera. Poświęćmy nieco uwagi temu ostatniemu. Weidner obdarzył Śródmieście jedną z bardziej charakterystycznych kreacji. Chyba nie ma Bydgoszczan, którzy nie znaliby halabardnika. W wypadku pana Fritza, podobnie jak było to ze Święcickim, na powodzeniu w branży zaważyły stosunki rodzinne. Weidner nie był co prawda synem szewca alkoholika, ale jego teść, Anglik zresztą, prowadził biuro projektowe wyspecjalizowane w budowie obiektów podziemnych. I to właśnie w firmie ojca swojej żony pan Fritz stawiał pierwsze kroki w zawodzie. Halabardnik jest symbolicznym stróżem spokoju mieszkańców tego domu. Być może podobną rolę pełni motyw ostu, tak obficie reprezentowany na elewacji budynku. Historia zna bowiem przypadki, kiedy skradający się boso wrogowie wdepnęli w tę kolczasną roślinkę, po czym narobili hałasu, który na równe nogi postawił obrońców. Oset, konkretnie zaś ostropest plamisty, nazywany też ostem Najświętszej Marii Panny, to roślinka bogata w substancję nazywaną silimaryną. To skuteczny lek na poważne dolegliwości wątrobowe. Po jakie wino sięgnąłby dobrze ustosunkowany towarzysko
architekt usyłku XIX albo na początku XX wieku. No myślę, że w tamtych czasach bardzo popularne były węgrzyny. Polecałabym czerwone węgrzyny wytrawne do dań jakichś mięsnych, do kaczki, do dzika. Natomiast na deserek czy do deseru popularne były węgierskie tokaje, które są po dziś dzień bardzo, bardzo znane i popularne. Od 3-półtonowych do 6-półtonowych. A czy jest możliwość, aby znaleźć jakieś wino z bukietem ostowym? Ostowym nie, octowym owszem. Wbrew pozorom to nie jest tak, że im wino im starsze, tym lepsze, bo wiele osób tak myśli o winie, że im starsze, tym lepsze. Wina takie przeciętne, które pijamy na co dzień, mówimy tu o winach powiedzmy do 50 zł, to są wina do wypicia w przeciągu 5 lat od zabutelkowania. Jeżeli będziemy je przechowywać nawet w dobrych warunkach gdzieś w piwnicy kilka lat, to może nam się zrobić ocet. Także tutaj będą te aromaty w winie dominowały. Wszystkie te wspaniałe kamienice miały okazję wyrosnąć dzięki kolei. To właśnie ona sprawiła, że obszar między Starą Bydgoszczą a dworcem nabrał wartości w oczach inwestorów. Wspominaliśmy o tym w pierwszym odcinku naszego cyklu. Dzisiejszy dworzec robi imponujące wrażenie i to zarówno zewnętrzna, zbudowana niedawno część, jak i historyczny dworzec wewnętrzny. Początki tego miejsca były jednak nader skromne. Pierwsi podróżni, którzy docierali do Bydgoszczy jeszcze w latach 50. XIX wieku, wysiadali na stacji, która wyglądała mniej więcej tak. Ta rekonstrukcja terminala stacyjnego pokazuje, jak bardzo rozrósł się bydgoski węzeł kolejowy. W latach 70. XIX wieku dotarła do Bydgoszczy jeszcze jedna rewolucyjna technologia. Mowa o indoeuropejskim połączeniu telegraficznym linii z Kalkuty do Londynu. Najważniejszymi stacjami na kablu były Berlin, Toruń, Warszawa, Odessa, Kercz, Tbilisi, Erewań, Teheran i Karachi. Jak zatem widać, Bydgoszcz znalazła się w doborowym towarzystwie. A informacja z Londynu do Kalkuty była przesyłana w imponującym tempie zaledwie 28 minut. Tradycja szybkiego reagowania i panowania nad informacją jest tutaj ciągle żywa, dlatego trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na contact center. Stąd z powodzeniem można obsługiwać klientów z całej Polski, a w dodatku z takim niezwykłym widokiem na całe miasto. Bydgoszcz jest inspirującym miejscem do życia i pracy, a jej uporządkowana struktura i wspaniałe dzielnice stały się bezpośrednią inspiracją do stworzenia strategii marketingowej Media City. Tak, to prawda. Stworzyliśmy nasze city, nasze miasto. Inspiracją do tej narracji marketingowej była lokalizacja biura właśnie na dworcu głównym PKP w Bydgoszczy. Dążymy do tego, aby nasze miasto było atrakcyjnym przystankiem dla wszystkich, którzy u nas bywają, dla naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Miasto rozwija się dzięki zgranej społeczności, w której wyznajemy zasadę razem. Razem pracujemy, razem się bawimy, razem dążymy do wyznaczonych celów. I to właśnie to podejście przekłada się na ciągły rozwój naszej firmy. Pewnie znajdzie się jeszcze nie jedna okazja, aby porozmawiać o uporządkowanej strukturze Bydgoszczy. Do zobaczenia.